Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak naprawić pada do PlayStation 2. Jest to pad DualShock 2, który po prostu w ogóle nie reaguje na przyciski. Na żaden z przycisków nie reaguje, oprócz startu, selectu i oczywiście analogi działają. Jest to bardzo częsta usterka w padach, w padach przede wszystkim oznaczonych, w modelu oznaczonym numerkiem H, literką H. Dzisiaj Wam pokażę, jak go rozebrać, jak naprawić tą usterkę, co będzie do tego potrzebne, jak go wyczyścić, więc takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o pada PS2. W następnych pewnie odcinkach będę pokazywał też różne inne usterki, jak wyeliminować z różnych padów, jak pady rozkręcać. To jest akurat najłatwiejszy chyba pad, jaki można znaleźć do rozebrania. Przynajmniej mi się tak wydaje. No więc co, zacznijmy sobie. I na początek powiedzmy, co będzie nam potrzebne. Na pewno potrzebny będzie nam pad PlayStation 2, który jest uszkodzony. Więc jeżeli wasz pad nie działa, niekoniecznie wszystkie przyciski, czasami może być to na przykład kilka przycisków, często jest to jedna strona, jak na przykład te cztery przyciski nie działają, działają strzałki, albo dwie strzałki nie działają, dwie działają, dwa przyciski nie działają, dwa działają. Często może być to różnie, więc jeżeli wasz pad jest w takiej kondycji, nie działa poprawnie, nie, w ogóle przyciski nie działają, to najprawdopodobniej jest to wina taśmy. A taką taśmę trzeba wymienić. Jednak trudność polega na tym, że w tym padzie, w modelu oznaczonym tą literką H, ta taśma jest przylutowana na stałe do płytki głównej. Oczywiście za chwilę tego rozkręcimy, to Wam pokażę, o co chodzi dokładnie, ale najpierw Wam pokażę, co jest potrzebne. Jak już mówiłem, uszkodzony pad, to wiadome. Co nam się jeszcze przyda? Przyda nam się przede wszystkim coś do odkręcenia śrubek, czyli w moim przypadku jest to wkrętak z firmy iFixit. To jest bardzo fajna firma z profesjonalnymi narzędziami i do tego bit pH 0, który pasuje do tych śrubek. Wy możecie użyć, jeżeli nie macie takich narzędzi, nie macie tego, takich wkrętaków czy jakiegokolwiek innego zestawu wkrętaków precyzyjnych, możecie użyć oczywiście zwykłego śrubokręcika, takiego, który będzie Wam pasował do śrubek. Na początek na pewno wystarczy Wam albo zwykły śrubokręcik, ale jak będziecie chcieli na przykład grzebać częściej w elektronice, to na początek naprawdę zwykły jakiś marketowy zestawik śrubokrętów precyzyjnych Wam wystarczy. To jest pewnie cena około 50 zł za taki zestawik w markecie, więc to będzie na pewno dobry zakup, jeżeli chcecie się zacząć zajmować elektronicznymi rzeczami, naprawiać coś tam, dłubać. Drugą rzeczą, która jest niezbędna w tym przypadku, jest nasza lutownica kolbowa. To jest niezbędna rzecz. Natomiast ja mam taką małą lutownicę. Jest to stacja lutownicza T12X. Ona chyba kosztuje jakieś 300 zł. Nie jestem pewien teraz, ale coś takiego. Natomiast do tej naprawy, jeżeli nie chcecie tyle wydawać pieniędzy, nie chcecie się tym zajmować później, tylko potrzebujecie tam raz na jakiś czas coś naprawić, to przelutować, to wystarczy zwykła marketowa lutownica kolbowa, ona też chyba około 40 zł będzie was kosztowała. W ogóle starałem się żebym naprawiał takimi rzeczami, które są ogólnodostępne w marketach i tak dalej, więc tutaj wybrałem takie najbardziej podstawowe narzędzia, jakie można znaleźć. Kolejnymi rzeczami, jednymi z ważniejszych są, oczywiście jest taki zamienny konektor, który będziemy musieli wlutować na miejsce starego. I oczywiście taśma do wymiany.
O tych dwóch rzeczach opowiemy sobie za chwilę, jak rozkręcimy pada. Wam bardziej o tym pokażę. Jaka to taśma być i tak dalej, wam opowiem. Ale to już po rozkręceniu pada. Następną rzeczą te szczypce tak naprawdę nie są przy tej naprawie jakoś bardzo ważne, ale uznałem, że pokażę wam, żeby takie szczypce sobie sprawić, jeżeli będziecie chcieli coś naprawiać, to na pewno wam się przydadzą. Co jeszcze jest ważne? Nożyk bądź skalpel, ewentualnie nożyczki, do tej naprawy to wystarczy jedna z tych rzeczy. Później jakaś szczotka do czyszczenia, to jest szczotka taka elektroniczna, to jest zwykła szczoteczka do zębów, też wam wystarczy. Mamy topnik do lutowania, jak nie smarujesz topnikiem, nie jedziesz, topnik to jest jedna z ważniejszych rzeczy przy lutowaniu. Oczywiście oprócz lutownicy lutu, czyli cyny, którą tutaj mam. Cyna najbardziej, też wybrałem cynę, która jest najbardziej dostępna o średnicy 1 mm. Taką cynę na pewno znajdziecie w waszym markecie, na pewno jest w Mrówce taka cyna, więc takie cyny na pewno jest łatwo znaleźć, bo mniejsze już tak nie występują, tak mniejszej średnicy tak nie występują w marketach, przynajmniej tych mniejszych. No i mamy plecionkę do czyszczenia cyny z płytki. Do tego oczywiście to, co musicie się zaopatrzyć w dużych ilościach, jeżeli chcecie robić coś przy elektronice, czyli zwykłe waciki. No i alkohol izopropylowy, tak zwana IPA. Nie musicie kupować 1 litra, są różne w różnych pojemnościach, w różnych buteleczkach, więc niekoniecznie 1 litr. Myślę, że 1 litr kosztuje około 20-25 zł z takich lepszych alkoholi, więc oczywiście możecie się zaopatrzyć taki nieduży. To chyba tyle. To co już wam powiedziałem, to powinno wystarczyć nam do naprawienia tej konkretnej usterki, tego konkretnego pada. Więc bierzemy się za rozkręcenie tego pada, a rozkręcenie tego pada jest łatwe. Nie ma tutaj żadnych zatrzasków, więc o to się nie musimy martwić. Mamy dwie śrubki na środku, dwie śrubki z prawej i dwie śrubki z lewej strony, więc sobie tutaj odkręcamy sobie te śrubeczki po kolei. Właśnie nie wiem, coś mi się wydaje, że albo one były odkręcane, ktoś się już wyrobił, być może tamta była jakaś wyrobiona troszkę, bo nie mogłem złapać. Oczywiście ważne przy wykręcaniu jest to, żeby nic na chama, nic, żeby też wykręcać tak, jak ta śrubka jest skręcona, czyli prosto, bo jeżeli jakoś tak będziecie wykręcać, to ją sobie zepsujecie. Musicie to robić naprawdę z wyczuciem. One nie zawsze się chcą do końca wykręcić. Ja tam czasami je zostawiam po prostu w obudowie, a jak coś możecie sobie spróbować je wypłukać, czasami nie wychodzą, to później możecie sobie je wyciągnąć z drugiej strony, więc jak nie będą wychodzić, to nic się nie dzieje tak naprawdę. Możecie je wyciągnąć, żeby nie zgubić później, bo później możecie to zgubić, odwrócicie i to wylecą wam wszystkie na podłogę, więc też trzeba przy tym uważać. O, ja sobie je odłożę na bok na razie. One nie będą nam potrzebne, tak samo jak i teraz podnosicie po prostu lekko obudowę i tak mamy ściągnięte. Czy mi wylecą? Nie wylatują. Jeżeli wam nie wylutują, chcecie je wyciągnąć, to po prostu wystarczy sobie tutaj lekko te wszystkie dziurki czymś nacisnąć. To nie chcę, bo trzeba jeszcze więcej odkręcić, ale dobra. Macie 6 śrubek, tutaj powinno być. Ok, to sobie odkładamy na razie. I na razie zajmujemy się tym. I tutaj tak, tutaj mamy nasz konektor, który jest przylutowany na stałe. Tylko i wyłącznie w tym modelu jest przylutowany konektor na stałe. W innych modelach, jeżeli chcecie wymienić taśmę, po prostu ją wypinacie, jest taki inny konektor, ale to pokażę wam przy okazji robienia innego modelu. Wypinacie wtedy taśmę, wkładacie nową i to jest tyle roboty. Tu musicie ten konektor wylutować i go wlutować.
Ja sobie włączę właśnie lutownicę. Niech mi się zagrzeje. I tak, co warto wiedzieć o tych konektorach? Taki konektor najtaniej kupicie na oczywiście AliExpress, podobnie jak taśmę. Kupicie go też pewnie na Allegro, bądź na jakiejś stronie z częściami do konsol. Jednak tam będziecie mieć cenę pewnie około 10 zł za taśmę. Nie wiem, ile konektor, może z 5 zł, może więcej. Natomiast na AliExpress 2 zł kosztuje chyba taki konektor. Nie jestem pewien, ile taśma, ale bo ja kupuję zawsze w większej ilości. Natomiast taka taśma też pewnie, jak kupujecie w 50 sztuk, to pewnie też koło jakieś 2,70 może kosztuje taka taśma. Więc czy opłaca się na AliExpress? Jeżeli nie chcecie nic kupować więcej, tylko po jednej takiej, to się nie opłaca tego brać na AliExpress. Poza tym problem jest z tymi taśmami taki, że dużo z nich po prostu jest od razu uszkodzone i nie działa. Nawet nie wiem, czy ta będzie mi działać, więc to jest troszkę loteria. Nie wiem, czemu tak jest, ale dużo, naprawdę dużo ich nie działa. Mam ich dużo i duży procent muszę znowu rozkładać i znowu zmieniać, bo po prostu są wadliwe te produkty. I to musi być taka taśma. Nie mamy takiej dokładnie taśmy, której wam teraz nie pokażę, bo jak rozlutujemy, ja teraz nie odkręcam specjalnie, ja sobie rozlutowuję w taki sposób. Zaraz wam jeszcze o tym troszkę powiem. Taśma musi być dokładnie taka, bo nie ma takiej dokładnie taśmy, jaka tutaj jest potrzebna. Więc tylko ta działa z tym modelem, która jest dostępna. To nie jest dokładnie taka taśma, bo ta taśma ma 18 pin, ta nowa, ta stara ma 19 pin, co nie szkodzi, bo jeden pin jest tak naprawdę zbędny w tych starych taśmach. To jest taśma o numerze SA1Q43A z takimi zędzlami tutaj przy tym wejściu, więc ciężko się pomylić, jeżeli chodzi z wyglądu, też jest troszkę się różni od innych taśm. I to właśnie taką taśmę będziemy sobie montować w tym modelu pada. Co więcej, konektor. Ten konektor, nie jestem pewien, jaki to jest konektor, nie chcę się teraz liczyć. Mamy konektory w dwóch rodzajach, jeżeli będziecie kupywać. Zaraz zobaczymy, jaki to jest. 18 lub 19 pin. I to nie ma znaczenia. Możecie wziąć 18, możecie wziąć 19 pin. To nie ma żadnego znaczenia. I ten będzie dobry, jako że ta taśma ma 18 pin, więc 18 też wam będzie działać jako jak będziecie mieć konektor 19-pinowy, to po prostu będzie troszkę inaczej ją założymy. Trzeba będzie ją założyć po prostu w odpowiednim miejscu konektora, nie tam, gdzie. Nie tak, jakbyście zakładali 19, że wchodziłaby wam całe, tylko musicie po odpowiedniej stronie wtedy taśmę założyć, żeby wam działała prawidłowo. I tak, ja nie rozkręcam, bo ja będę to rozlutowywał lutownicą. Oczywiście można by było to zrobić inaczej, można by było to zrobić na przykład hot airem albo opalarką. Tyle, że wtedy na pewno trzeba było to rozkręcić. Tu możecie sobie uciąć w każdej chwili, bo ta taśma już wam do niczego nie przyda. Jeżeli byście chcieli to robić jakąś opalarką, to odkręcacie. Najlepiej było odlutować te kabelki, chociaż możecie też sobie wyjąć. To gdzieś kładziecie w jakichś klipsach, w jakiejś trzeciej ręce na przykład. I wtedy możecie sobie to hot airem odlutować, jeżeli tak chcecie zrobić, natomiast nie widzę powodu, żeby to robić hot airem. Dobra, więc weźmy się do roboty, może będę tłumaczył w czasie tego, jak to robimy. Ja sobie tylko światło zmienię na mocniejsze, żeby było lepiej widać. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać w kamerze, nie wiem, nie jestem pewien. Myślę, że tak, może nie będzie tragedii. I tak, teraz sobie dorzucimy sobie trochę cyny naszej nowej. Ja sobie dorzucę tutaj trochę cyny. Okej. Okay. Może troszkę nawet za dużo, ale nie potrzeba. Troszkę sobie tej cyny dorzucimy. Mi się troszkę rozpłynie. I ja sobie dorzucę oczywiście naszego
Fluxa, żeby nam to się lepiej, łatwiej odlutowało. I teraz, ważna rzecz. Jeżeli będziecie to robić tak jak ja, grzejcie to tutaj, gdzie się zginają te nóżki. Nie tutaj przy tych. Nie na tej płytce, bo ta płytka nie jest zbyt odporna na temperaturę. To są stare płytki, tu się robią później bąble. Ja już na początku miałem takie problemy, że jak przegrzałem, tutaj miałem bąble i co prawda działały, ale był problem. Tu nie trzeba naprawdę bardzo dużo grzać. Wystarczy tu trochę przejechać kilka razy i on powinien po prostu wam wyskoczyć sam, bez problemu. Widzicie? Tak robimy. Już mamy gotowe. Odlutowane. Kilka sekund pracy. Nie grzejcie też za długo. Teraz możemy to obciąć, żeby nam nie przeszkadzał. I co teraz robimy? Teraz oczywiście bierzemy sobie lutowniczkę, bierzemy sobie naszą plecionkę do odlutowywania, do zbierania tego lutu i sobie czyścimy. Ej, muszę się tu bardziej schylić, bo nic nie widzę. Dobra, tu sobie czyścimy. Gdzieś nam się na to, ale to nieważne. Ok. Wyczyszczone mamy w miarę. To teraz bierzemy sobie. Będę to robił szczoteczką do zębów, żeby nie było tak, żeby pokazać, że można takimi rzeczami, które nie są jakieś, no nie wiem, profesjonalne, jakieś, nie trzeba specjalnie szczoteczki kupować, żeby to zrobić. No i sobie czyścimy z tego fluxu. Mamy wyczyszczone. Co teraz? Druga rzecz. Kolejna rzecz, jaką zrobimy, oczywiście, to jest montaż naszego konektora. Potrzebujemy go tutaj sobie zamontować. To jest akurat 19-pinowy. I tak, możecie sobie tu użyć jakiegoś klipsa, żeby sobie go utrzymać na miejscu, cokolwiek. Nie wiem, co tutaj byście mogli zrobić. Jakieś są klipsy takie, więc możecie sobie klipsa i będziecie coś takiego mieć użyć. Ja to po prostu sobie przytrzymam ręką, złapię sobie z jednej strony, później z drugiej. Próbuję to zrobić w miarę ładnie, w miarę prosto. Jest. Z jednej strony się trzyma. Dorzucę sobie trochę tego i przyduszę, i z drugiej strony trochę. Ok. Mamy. Trzyma nam się klips. I co teraz musimy zrobić? Teraz jest właśnie najtrudniejsze. Jeżeli nie macie dość wprawy w lutowaniu, to będzie to dla was najtrudniejsza część. Czyli trzeba każdą jedną nóżkę przylutować do pola. Czyli przerzucamy przy każdej nóżce, dokładamy cyny. Ja teraz to zrobiłem źle, ale właśnie bardzo dobrze, że tak się zrobiło nawet, bo teraz wam pokażę, żeby nie panikować w takiej sytuacji. Jeżeli wam coś się takiego stanie, że wam się połączy, to po prostu wystarczy troszkę. Ja jeszcze to później poprawię. To na razie sobie cyny nałożyć. Później damy fluxa i to naprawimy, chociaż pewnie mógłbym już dać fluxa. Ok, lecimy po kolei. Musimy każdy jeden dotknąć. Musicie dotykać i nóżki, i pola, żeby to wam się ładnie rozlała ta cyna.
tak, i tak. Już mamy tak naprawdę zlutowane. Ja tutaj troszkę przez tą kamerę mam mniej miejsca. Muszę się bardziej nachylić. Też nie używam mikroskopu, bo mogłem sobie to zrobić. Mam mikroskop, więc mógłbym sobie pod mikroskopem pyknąć. Nie używam mikroskopu, żeby pokazać, że można bez mikroskopu taką robotę zrobić. W większości domów nie mają mikroskopów. Ja też robiłem to bez mikroskopu zawsze, więc na pewno się da. Okej. Okay. Jest teoretycznie przylutowane. Teraz jeszcze sobie poprawimy. Damy sobie fluxa. Jak będzie troszkę krzywo, to też ważne, żeby było dobrze przylutowane, żeby wszystkie nóżki były podlutowane. Ta ostatnia tak naprawdę nie musi być, bo nie będzie używana tutaj. Co jest ważne? Tutaj. Co tutaj jest ważne? Wszystko sobie dotykacie, żeby to się rozpłynęło. Z fluxem się wam ładniej rozpłynie i lepiej. Co jest ważne? Ważne jest, żeby nie zrobić tak zwanych, żeby wam się nie połączyła cyna jedna z drugą, bo wtedy nie będzie wam działać. To jest ważne. Dlatego też fajnie było mieć lupę na przykład. Kupić sobie jakąś lupę. Są takie też elektroniczne ze światełkiem. Kupujecie sobie lupę, patrzycie sobie pod lupką i widzicie, czy jest połączone, czy nie. Jeżeli będzie połączone, to po prostu bierzecie sobie kolbę i sobie to wam się po prostu bez problemu, znaczy bez problemu, po prostu takimi ruchami ściągniecie sobie lutownicą tą nadmiar cyny. Widzicie, jest zrobione, jest krzywo, właśnie, krzywo mi się zrobiło. Oczywiście zawsze jak na film to się robi inaczej jak na w rzeczywistości, zazwyczaj w rzeczywistości. Poza nagrywaniem zazwyczaj jest łatwiej, bo nie myślisz o tym, żeby zrobić jak najładniej, a teraz się troszkę skrzywiło, ale to nieważne. Powinno działać, jeżeli jest przylutowane, to powinno działać. Możecie sobie wziąć coś i przejechać tak. I jeżeli by było nieprzylutowane, byście widzieli, że jeden by się ruszał, czy tam kilka by się ruszały, jeżeli byście źle to przylutowali. Dobra, to wygląda w ten sposób w tej chwili. I teraz kolejna rzecz. Kolejną rzeczą będzie taka, że już nam nie jest potrzebna cyna. Nie jest nam potrzebna lutownica, więc ją wyłączam. Tyle lutowania. Tyle lutowania przy tej naprawie w końcu. Teraz sobie jeszcze raz weźmiemy troszkę alkoholu na szczoteczkę i od razu sobie to umyjemy tutaj. Alkohol bardzo szybko to odparowuje, więc tu nie ma problemu. I sobie teraz tak. Teraz sobie rozkręcimy i będę pokazywał, co robimy dalej. Więc żeby tutaj rozkręcić, wyjąć dalej, po prostu tą jedną śrubkę sobie wykręcacie. To jest taka sama śrubka długościowo w tym modelu, jak i wszystkie do obudowy, więc tu nie ma problemu, że później się pomylicie. Wszystkie śrubki są takiej samej długości. Biorę sobie za te silniczki, raczej za ten plasticzek, i to po prostu wyciągam do góry. I już mamy rozebranego pada. Bampery, triggery są tam, odkładamy. Tak naprawdę ten pad akurat jest całkiem czysty w środku, więc tutaj nie muszę go bardzo jakoś myć. Więc tutaj nie będę musiał wam pokazywać. Do mycia sobie wszystko wyciągacie, w taki sposób sobie ściągacie. Wszystko sobie w ten sposób wyciągacie. O, do mycia. Ja go tu w środku nawet... No nie, no nawet nie będę go w środku mył. Tutaj nic nie ma, on jest czysty. Troszkę umyję później też, żeby wam pokazać moim sposobem mycia, to znaczy moim sposobem. Takie mycie szybsze, nie? Bo możecie to cały plastik, czyli obudowa, wszystkie triggery, wszystkie bampery, gumki też, możecie po prostu je wrzucić do ciepłej wody z dodatkiem płynu do mycia. Wziąć sobie szczoteczkę i to w tej ciepłej wodzie, gdzie to chwilę poleży. Możecie w tym czasie się wziąć za naprawę, za wymianę tej taśmy
i w tym momencie i później po prostu czyścicie to tak samo, jak ja będę czyścił, tylko że wodą. Jeżeli to jest tylko robota, żeby zrobić jeden pad, to na pewno będzie to łatwiejsze, bo przede wszystkim tutaj na tych rogach będziecie mieli brud w wielu padach. Tutaj jest go bardzo mało, tak jakby ten pad był niedużo używany, albo dbałne by było od niego. Natomiast często tutaj w tych zakamarkach jest taki brud, to jest taki jakby, jest prawdopodobnie na skórek, któryś ze spoconych dłoń schodzi. Często też brudne ręce, jak są troszkę, no to wszystko w tych zakamarkach, w tych łączeniach się gromadzi, więc na to trzeba zwrócić uwagę przy czyszczeniu. Dobra, tu ściągamy sobie gumki po prostu w ten sposób do góry to wszystko, bo nic nie trzeba więcej robić. Ściągamy sobie taśmę. Taśmę też tu musimy sobie wyciągnąć po prostu do góry z czuciem. I tutaj tak, i tu mamy takie te. Tu mamy takie dingsy, że tak powiem. I na taśmie macie na środku takie dziurki większe. Czasami można te dziurki, te dingsy połamać. Jeżeli byście połamali, to nic się nie dzieje. Tak naprawdę, jeżeli później go dobrze złożycie, to będzie też leżał. Ale te dingsy pomagają nam założyć taśmę na samym początku i trochę ją przytrzymują. Tutaj mamy takie nacięcia, w środku jest dziureczka. I właśnie ważne, żeby tą dziureczką, żeby wyciągać, żeby na chama nie wyciągać, wtedy to jest naprawdę całkiem łatwo urwać. Czasami ktoś może urwać, kto był wcześniej w tym kontrolerze, więc tym nie należy się jakoś bardzo przejmować. No jeżeli potrzebujecie wymienić grzybki, to też łatwo wymienicie, takie grzybki też łatwo kupicie w tym. Więc ja tu nie będę wymieniał, ale trochę je wyczyszczę, później to wam pokażę. I co? I zostaje nam wymiana taśmy. Żeby tą taśmę włożyć tutaj, do tego kontrolera, musimy ją lekko przygotować. Niestety nie jest to taśma dokładnie taka, jak właśnie tu wyciągnęliśmy. Zobaczcie, to nie jest to samo. Chodzi o to, że ta taśma jest inna na końcu. Jak możecie zaobserwować, jakbyśmy ją przyłożyli równo, to ona będzie trochę inna. Tutaj mamy takie wypustki i ta na dole, ta nowa jest troszkę szersza, więc trzeba ją dostosować, żeby nam się mieściła tutaj, bo inaczej będzie nam się tak wybulać troszkę, więc wtedy może być problem z triggerami i z bumperami, żeby one działały poprawnie. Więc co robimy? Ja robię zawsze tak, nacinam sobie tutaj, bo ja robię zazwyczaj to skalpelem i sobie tnę po prostu w dół. Pyk. W ten sposób. Trzeba to tak może nać dużo jak ja, ale tak mniej więcej. Tyk na prosto, tu zawsze tnę. I tu obcinamy trochę. Sobie obcinamy, trochę się stresuję na filmie, więc tu mi tak wszystko idzie troszkę ciężej. No i tutaj też. Pyk. Pyk. Na co należy uważać? Najważniejsze przy tym, żeby nie uszkodzić tych ścieżek, co tu są. Nie przeciąć ich. No bo wtedy wam i tak nie będzie działać. A jak mówiłem, ta taśma też może nie działać, może być problem, więc być może będę musiał wymienić ją jeszcze raz. Ale wtedy to już będzie chwila, bo wszystko będę miał przygotowane, tylko ją wymienić, więc to jest już wtedy dużo, dużo krócej. A tak naprawdę taka wymiana taśmy już w tym momencie, jak mam wprawę, to mi schodzi jakieś ze wszystkim z czyszczenia, może 15-20 minut, więc tak naprawdę nie jest jakoś super pracochłonny proces. No i dobrze, może weźmy się troszkę za mycie, później tą taśmę zmienimy. Weźmy się za mycie, takie lekkie, leciutko, pokażę wam jak umyć tym sposobem, żeby to na szybko sobie zrobić, bez wody, tylko z alkoholem.
alkoholem bądź jakimś tam do czyszczenia elektroniki czy czegoś, najlepiej alkoholem. Czyścimy sobie tam na przykład jeszcze z tej strony, ale ważniejsza jest oczywiście, tutaj jest najważniejsza rzecz, żeby to nie było brudne. To sobie czyścimy najbardziej. No i oczywiście patyczkiem sobie te gumki możemy przeczyścić. Tak naprawdę te gumki, co tutaj są, nie wymagają czyszczenia, więc ja tylko przejechał tutaj górą, żeby kurzu nie było lekko. Żeby je od kurzu tego. Tutaj ja widzę, że one wszystkie nie wymagają czyszczenia, więc ja ich nie będę jakoś dokładnie czyścił. Tutaj, gdzie ten kurz jest, tylko je wyczyszczę sobie patyczkiem, żeby ten kurz wyciągnąć. Ogólnie czasami są takie brudne, że je trzeba wyczyścić i to ładnie wyczyścić. Ja zazwyczaj robię to tak, później suchą stroną, żeby to umyć. I tak zrobiona, każda gumka. Tak zrobimy ze wszystkim. Tak robimy ze wszystkimi gumkami. Tych gumek jest niewiele, więc nie zajmie wam to jakoś bardzo dużo czasu. Okej. Dobra, tam gumkę jeszcze sobie może przetrę ją. Nie będę wam pokazywał, to nudne, przetrę sobie ją bez tego, tylko wam jeszcze chwilę pokażę, jak będę czyścił przyciski. Jeżeli bym czyścił obudowę oczywiście z tej strony, no to wziąłbym szczoteczkę, ewentualnie jakimś takim na przykład. Ja mam tutaj, ale jeszcze tutaj nie jest pusty, ja sobie to później tutaj wleję alkohol i bym po prostu sobie tym poprztykał tutaj, poprztykał troszeczkę i szczoteczką bym sobie umył, nie? Tutaj sobie bierzecie wacik, też sobie bierzecie tak. Tak samo tu w dziurce, tutaj gdzie trzeba, jest problem, tak myjecie, podobnie tutaj, a resztę szczoteczką. Ja używam bardziej tej, bo jest dłuższa, łatwiej jest tu umyć, ale tą też dacie radę. Więc tak bym obudowę robił, no i obudowę też będę tu robił właśnie, poza nagraniem. Ja to wytnę pewnie z nagrania i też będziemy tutaj też po kolei cały ten, w taki sposób, żeby to wam wyszło. Możecie też czymś sobie to tego. Tutaj akurat nie ma praktycznie tego brudu w tych zakamarkach, więc wam tak bardzo nie pokażę. Ale często jest ten brud, często jest brudne, jakby bardziej używane kontrolery, to tutaj jest często tak dużo tego grubudu, takiego zaschniętego i go normalnie możecie szczoteczką, jak wam pokazuję, w ten sposób, z alkoholem, najpierw jeszcze namoczyć alkoholem. Jak zrobicie to wodą, to wam jeszcze łatwiej to odejdzie, ciepła woda, i to podtrzymać, to wam odejdzie. Tak samo z drugiej części kontrolera, a z przycisków i tych wszystkich robicie to po prostu tak, że bierzecie sobie alkoholu na szczoteczkę i szczoteczką myju z boku, w środku, z tyłu, i ta szczoteczka wam ładnie to umyje. Odkładacie, on sobie wyschnie w miarę szybko, bo to alkohol odparuje. Tak samo z tym i tak samo wszystkie części. To trwa tak naprawdę chwilę, parę sekund na sztukę. I jeżeli potrzebujecie więcej alkoholu, to więcej alkoholu. I tyk. Od razu odkażacie tak naprawdę to też. Dobrze, kiedy już mamy wszystko wyczyszczone, zakładamy sobie naszą nową taśmę. Ja sobie wkładam tutaj najpierw tak, w ten sposób, i tutaj teraz wkładamy sobie tak. Ja tu sobie pomogę trochę narzędziem moim, ale widzicie, ładnie weszło. Drugą stronę. Zobaczcie, drugą stronę sobie wkładamy. O, jest. I teraz gumeczki nasze. Tą stroną, która jest tutaj taka, tu jest większa na dół, a tu ma taki, żeby założyć
wypust wkładamy tu, możecie sobie ją naciągnąć. O, jeszcze sobie poprawimy to tym narzędziem naszym, czymkolwiek możecie to zrobić, coś plastikowego, nieostrego. I z drugiej strony podobnie, możecie sobie tak też przytrzymać i naciągnąć, ale nie wchodzi tak łatwo w ten sposób, więc robimy tak i jest gotowe. To jest pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy. Dobra, teraz potrzebujemy uzbroić nasz kontroler, naszą część z przyciskami. Tutaj jest bardzo łatwo, wszystko pasuje idealnie, więc tutaj nie wnosi problemu. W gumkę na środek to wkładacie sobie w ten sposób do strzałek. Tu macie gumkę do strzałek, której nie pomylicie, bo ma w środku wycięte kółeczko. Ta druga ma taki podłużny i tych też nie jesteście w stanie pomylić się z przyciskami, bo wszystkie mają, widzicie? Ten nie będzie pasował na górę na przykład, nie? On przecież pasuje tutaj. Tak samo ten będzie pasował tylko i wyłącznie na górę. Ten będzie pasował tylko i wyłącznie tutaj. A ten będzie wam pasował tutaj. Ok. No i gumka oczywiście do założenia. I już mamy dół uzbrojony. Teraz możemy sobie założyć. Pamiętajcie o założeniu swoich grzybków na analogii. Żebyście o tym nie zapomnieli, bo później zapomnicie, skręcicie, popatrzycie, o kurde, i zmusicie odkręcać od nowa. Ale dobra, wkładamy w ten sposób. I teraz tak, co tu jest ważne? Ważne jest, żeby często problemem jest ten LED, on czasami się zagina. Jak nie będziecie mogli włożyć nic na hama, tu musi wam wszędzie pasować, tu musi wam wszędzie pasować, to jest dobrze dopasowane. Na hama tego nie włożycie, tu nie ma zatrzasków, tu nie trzeba nic zatrzaskiwać. Po prostu lekko patrzcie, co gdzie wchodzi i na pewno to możecie łatwo zrobić. Teraz kabel. Kabel idzie też w taki sposób. Tutaj, tutaj i tutaj, nie wiem czy widać będzie. Pomiędzy, tak jak był. Tak jak był pomiędzy te tutaj tak zawijamy pomiędzy te wypusty. Już mamy gotowe, kabel sobie weźmy. Jest i teraz sobie bierzemy po prostu naszą śrubkę. Śrubokręcik, jaki tamkolwiek macie, skręcamy. Skręcacie z wyczuciem, jak już dociska, to nie na hama, nic na moc, tu nic nie trzeba siły, tu nie musisz być silny, wystarczy, że jesteś sprytny, nie? Zakładamy bumpery, ja to robię tak, troszkę odchylam lekko, wkładam go, działa. Troszkę odchylam, kurczę, spadł mi. Tym mniejszym do góry oczywiście, tak żeby jedynka była w ten sposób. Odchylamy lekko, wkładamy, jest. Bumpery założone, teraz pora na naszą taśmę. Jako że taśma jest 18-pinowa, my mamy wlutowany konektor 19-pinowy. Wrzucamy taśmę, wkładamy taśmę jak najbardziej po prawej stronie naszego pada, patrząc w taki sposób. Czyli tak jak jest ta literka E, z tej strony musi być maksymalnie ta taśma włożona. Może czasami być problem z włożeniem tego. Właśnie niektóre konektory, te co ostatnio kupiłem, wcześniej było łatwiej, te troszkę są trudniejsze. Czasami po prostu trzeba jakoś tak troszkę poruszać i ta taśma musi wam wejść do samego końca, tyle ile się da do tych. Taśma włożona i upewniam się, że ona jest do końca po tej stronie i musi być tak, tutaj tak, jest maksymalnie w prawo, więc to jest, powinno być dobrze.
teraz tak, zakładam sobie obudowę tylną. I ważne, 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 ważne teraz. Nigdy nie wkładajcie triggerów w tym momencie. Zawsze triggery musicie wyciągnąć, bo nie złożycie tego pada, albo jeżeli złożycie, to będziecie mieć szczęście. Naprawdę. To jest bardzo ważna rzecz, żeby z wyjętymi triggerami teraz zakładać. Zakładamy sobie oczywiście... Tutaj mamy już jedną śrubkę, to sobie ją zakręcę lekko. Zakręcę sobie jedną. To mamy 2, 4, 5. No to tylko tą jedną. Zakręcimy jeszcze jedną sobie. Dlaczego nie wszystkie? Bo chcę go najpierw sprawdzić. Więc sobie zakręcamy. Zakręćmy sobie to lekko. I też z wyczuciem na prosto, jeżeli wam sztyka, zmieńcie ustawienie, nie wyrabiajcie śrubek, bo będziecie mieć problem. Teraz tak, triggery, żeby je włożyć, wkładacie w ten sposób, po prostu wciskacie. One po prostu wejdą wam bez problemu lekko powinny wam, raczej... Z małym oporem, ale bez jakichś większych problemów powinno wam to wejść i działać normalnie. Dobrze. Teraz musimy sprawdzić nasz pad. Ja go sobie sprawdzę na programie na komputerze. Żebyście mogli sprawdzać takiego pada, musicie mieć taką przejściówkę na USB. Nie wiem, ile ona kosztuje, jest 2 dychy może. Na Allegro coś takiego. Na pewno na AliExpress też jest dostępna dużo taniej. I robicie w ten sposób. Podłączamy sobie to. Najpierw ja sobie włączę to. To wam wszystko zaraz zobaczycie. Ok, i lecimy dalej. I tak, tutaj mamy program, którym możemy sprawdzać sobie pady. Nie tylko PS2, ale różne. Oczywiście pady. PS3, Xbox, PS4, nie wiem, PS3, coś nie mogłem ich podłączać, ale resztę na pewno podłączaj, możecie tutaj sobie sprawdzać. Pad się zapali na czerwono, czyli dochodzi nam prądzik. I sobie sprawdzimy, jeżeli nacisnę... Co jest? No i jak się obawiałem... Taśma nie jest dobra. Taśma jest zła. Nie działa wszystko. Nie działają wszystkie klawisze. Działa wam, jak widzicie, tylko kwadrat. Działają strzałki wszystkie. Ten analog chyba nie działa, to dziwne. Działa start, działa select. Oczywiście działają analogi. I przyciski analogów też, bo to działało. I tak, teraz jest albo wina taśmy, albo moja wina. Dobra, więc rozbieramy go jeszcze raz, dlatego nie podłączałem. Weźmiemy drugą taśmę przygotuję i podłączę w taki sam dokładnie sposób, więc tego nie będziecie widzieć. Podłączę drugą taśmę. Ta druga taśma, mam nadzieję, że będzie w 100% sprawna. Jeszcze jedna rzecz w takiej sytuacji. Ja zrobię jeszcze jedną rzecz sobie. Sprawdźmy dokładnie. Ja sobie wezmę to, sprawdzę. Sprawdzę sobie moim mikroskopem, czy jest dobrze polutowane. I tak. Wszystko jest w porządku pod mikroskopem, nie ma żadnego problemu. Więc to powinno działać według mnie. Ale jeszcze do świętego spokoju damy sobie trochę fluxu. I jeszcze raz wszystkie te dotkniemy.
dotkniemy każdy jeden drucik, żeby to nam się ładnie rozpłynęło i wszystko ładnie połączyło. Ok. Tyk, każdy jeden sobie tykniemy. W takiej sytuacji możecie też spróbować tak zrobić, w ten sposób. I wtedy będziecie mieć pewność, że to działa. Oczywiście czyścimy z fluxa. I jeszcze raz podłączę do naszego kompa już w taki sposób, nie będę go składał w ogóle. Dalej nie działa, czyli problem jest z taśmą. Tak, problem jest z taśmą według mnie. Nadal nam nie działa, więc problem jest z taśmą. Ja to zrobię poza nagraniem, więc wracam za chwilkę. Pad złożony, teraz już go nie będę składał, najpierw go sprawdzę w ten sposób, zobaczę, bo nie wiem już, jakie są te tak naprawdę te taśmy, które będą działać, które nie, więc sprawdzimy w ten sposób. Triggery, bumpery działają. Działa. Wszystko działa. Start. Select działa. O, wymiana działa dobrze. Sobie teraz tylko założę szybko tą. Założymy sobie naszą górę, żeby sprawdzić jeszcze szybko analogi, jak wyglądają. Analogi sprawne nie zostają, ten lekko czasami zostaje, ale tak leciutko weźmiesz, tak? Wydaje mi się, często się tak dzieje w PS2 i nie mają problemu. I to nie zmienia działalności pada w czasie gry, więc to nie jest, najczęściej to nie jest. Jakby to miało duże wychylenie, na przykład takie wytrzymał, nie? To by był już problem, wtedy wymiana analoga. Tak to nie, zobaczcie. Śmiga jak trzeba, przyciski analoga też działają, więc wszystko śmiga. Ten pad mamy naprawiony. Dobra, możemy go odłączyć już. I to jest prawie koniec naszego naprawiania tego pada. No i tak, teraz już tylko prosta część, czyli wkręcamy nasze śrubeczki. Jak mówiłem, szczuciem, nie na chama. Tutaj mamy następną. Wkręcamy śrubeczki. Tak na jednej nodze. Szybko wkręcamy śrubeczki sobie dzisiaj. Dobra, wkręcamy. Kolejna tutaj, jak weźmiecie sobie ją, włożycie i troszkę pomachacie, to na pewno wpadnie w dziurkę. I wkręcamy do kręcuna z tej struny. Chyba nam została, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj, nie? Z tych śrubek. Ojojoj, nie chcesz paść? Tu była już dokręcona? Nie. Dobrze pamiętałem. Nie chce mi wpaść. Gościu! No. Weszła. Śrubka dokręcona. Ip! I jeszcze. Jeszcze jedna nam została. Tak.
śrubka. Mi najłatwiej w ten sposób się dokręca, więc sobie tak biorę w rękę i dokręcam. No i oczywiście z wyczuciem pyk. Śrubki dokręcone i tak jak wam pokazywałem, tutaj wkładamy nasze triggery w ten sposób, pyk, pyk i gotowe. Tak wygląda naprawiony pad. Co dalej robię? Ostatnia rzecz, którą jeszcze chcę pokazać, bo czyszczenie nie jest zakończone. Ja czyszczę go szczoteczką, jak już go skręcę, to tę całą budowę z góry czyszczę sobie szczoteczką. Najpierw tylną, zwracam uwagę tutaj najbardziej właśnie na te literki. Tutaj najczęściej zbiera się brud. Czyścimy sobie szczoteczką te miejsce, gdzie się brud zbiera najmocniej. Tutaj, tutaj w ogóle wszystko. Wszystko. Lekko szczoteczką. Szczoteczka, szczoteczka. Jaki jest plus teraz tego? Wymieniliśmy konektor, tego taki jest plus, że teraz gdyby to się zepsuło kiedyś, to naprawa konektora, znowu gdyby taśma się zepsuła, to naprawa konektora to jest chwila. To jest dużo mniej pracy, bo tylko rozbieramy, wyciągamy taśmę starą, wkładamy nową i koniec. O połowę mniej czasu na tym spędzimy, więc to jest plus. W innych takich problemów nie ma. Inne mają taśmy, nie mają, żaden chyba więcej nie ma pad model przymocowanej taśmy na stałe. Myję to alkoholem, więc to szybko też czyszczę, później ściereczką jeszcze sobie wycieram. Zobaczcie, ściereczka, żeby to od razu było. Tutaj nie będzie takiej wielkiej różnicy widać, bo ten pad był w ogóle w ładnym stanie, nie był brudny, ale czasami różnica jest diametralna. Czasami te pady tutaj wszędzie są takie brudne, jakby ktoś, nie wiem, być może to dzieci grały i wiadomo, brudne ręce, może z chipsów, nie wiadomo z czego. Czasami ktoś coś wylewa, to wtedy też jest problem. Może być problem z analogiem i tak dalej, więc z przyciskami to raczej są troszkę inne problemy, wtedy wystarczy wyczyścić często, czasami czyszczenie też nie pomaga, ale to będziemy już się zajmować, może takimi jeszcze padami będą takie pady tutaj się pokazywać, na pewno PS2 jakiś się jeszcze ukaże, czy wymiana analoga, czy wymiana, być może wymiana kabla też będzie pokazana tutaj. Ale na razie zobaczymy. Na pewno też będą inne pady od innych konsol, inne rzeczy pokazywane na tym kanale. Mam nadzieję taką, że nie zniechęcę się po pierwszym filmie i będę to kontynuował. No jeszcze oczywiście możecie sobie pyknąć. Namaczacie sobie jeszcze szmatkę i kabel. Różne są kable, też są czasami bardzo brudne. Pyk, pyk, kabel. Tyk. Kabel wyczyszczony. Czyścimy sobie też końcówkę. Trochę kabel. Kabel wyczyszczony. Wszystko ładnie. Wszystko pięknie, praktycznie jak, no, może nie jak nowy, ale jak mało używany pad, już to wygląda bardzo ładnie, wam powiem. Tutaj coś mi się nie podoba. O, troszkę kurzu było. Chyba tutaj jeszcze nie czyściłem. Okej. Pad wygląda naprawdę ładnie, jest w ładnym stanie. Taki pad już można sobie na przykład położyć na półkę. Można taki pad używać, a można taki pad sprzedać w takim stanie. I ten pad pewnie pójdzie sobie na sprzedaż. Myślę, że ktoś, kto go kupi, nie będzie narzekał. Tu jest tylko ryska, a tak to tutaj też jakiś malutki obtarcie. A tak to jest naprawdę w fajnym stanie. Pad, ciężko takie pady
tej chwili do PS2. No dobrze, skończyliśmy naprawę, pad jest naprawiony, on jeszcze przejdzie testy na konsoli, czy na konsoli też działa bardzo dobrze. I no i tyle, no, kończymy ten film. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam na następne odcinki, które się pokażą pewnie z następnych napraw padów. A następny odcinek może z otwierania paczek, bo przyszły mi gry i chyba je pokażę wam, co mi przyszło i co mam na PlayStation 4. Więc to chyba będzie następny odcinek. A tak to będą przede wszystkim pady, może czyszczenie jakichś konsol, może czyszczenie naprawa konsol, nie wiem, zobaczymy jak to się potoczy. A na razie wam dziękuję i cześć, nara.